Cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób możecie sfotografować mech w ekstremalnym przybliżeniu. Zobaczcie. Ja ustawiłem sobie to w ten sposób. Mam tutaj statyw. Szynę. Obiektyw Teslaowa Ultra Makro. Ustawiłem go w skali 5:1 na przysłonie 4. I teraz zobaczcie, jak to wygląda na podglądzie. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale tutaj sobie ustawiam ostrość na początek tego obiektu. No i ustawienia są takie. To jest tak, 1/6 sekundy. ISO dałem 400, żeby ten czas nie był aż tak bardzo długi, bo jednak ta szyna nie jest taka doskonała, a są tu pewne drgania, więc nie chciałem, żeby było jakieś poruszenie i przesunięcia na tych zdjęciach. No i co jeszcze? Mam tutaj wężyk. Żeby było mi łatwiej wykonywać te zdjęcia. I co? No zrobię zdjęcie. Przesuwam szynę w tym przypadku o 400 mm. No i kolejne zdjęcie. No i tak, dopóki obszar tej ostrości nie pokryje całego tego obiektu. Dobra, ja nie będę tego całego nagrywał, po prostu tutaj przewinę i pokażę Wam jeszcze, jak te zdjęcia wyglądają po połączeniu. Zanim te zdjęcia połączymy, to chciałem Wam jeszcze pokazać pewną rzecz. Dlaczego istotny jest jak najkrótszy czas naświetlania i dlaczego zwiększyłem to ISO. Tak jak mówiłem, jest mniejsza szansa, żeby pewnego rodzaju drgania, które mogą wystąpić, spowodowały nieostre zdjęcie, im ten czas naświetlania będzie krótszy. Ale nawet jeżeli byśmy mieli bardzo stabilny statyw, jakąś super szynę i tutaj byśmy wyeliminowali wszystkie możliwe drgania, no to mogą pojawić się takie czynniki zewnętrzne, jak na przykład jakiś delikatny wiatr, jakieś inne drgania, na przykład podłoża, lub po prostu jakiś ruch obiektu, który fotografujemy. I tu właśnie chciałem Wam to pokazać. Zobaczcie, tutaj nie było specjalnie drgań ani przesunięć. Zdjęcia same w sobie wyszły ostre. Zobaczcie teraz, co się dzieje pomiędzy tymi ujęciami. Na przykład tutaj. Tutaj już tak jakby nawet zmienia się perspektywa, czyli to ten mech w jakiś sposób się jednak rusza. O, widać na przykład to tutaj. Zobaczcie ten fragment. Tak samo tutaj u góry. To tutaj jest jakiś ruch pomiędzy tymi ujęciami. Każde z ujęć wychodzi ostre, wychodzi dobrze, więc ten czas był wystarczający do tego, żeby nie zarejestrować tego ruchu, który Wam tu pokazałem. Natomiast pomiędzy ujęciami widać, że jakieś przesunięcia są. I jakby z tym sobie program poradzi w większości przypadków. Jeżeli sobie nie poradzi, to możemy to korygować jakoś ręcznie. I wtedy jest to do zrobienia. Natomiast jeżeli same ujęcia wyszłyby nam nieostre, bo na przykład czas wydłużylibyśmy do na przykład sekundy, półtorej sekundy, okazałoby się, że za tą właśnie sekundę czy półtorej sekundy coś, co fotografujemy, w jakiś sposób się rusza z powodu, tak jak mówiłem, na przykład wiatru, jakichś drgań podłoża, czy tego, że właśnie ten obiekt sam w sobie w jakiś sposób żyje i się rusza, no to wtedy z tym już nie zrobimy nic, jak zdjęcie wyjdzie nieostre.
Jeżeli chcielibyśmy ten czas zmniejszyć, żeby właśnie nie podbijać ISO, tracąc na jakości, no to wtedy możemy dołożyć oczywiście lampę błyskową czy jakieś światło stałe. No ale chciałem Wam w tym przypadku pokazać zdjęcia właśnie bez lampy. No bo z reguły robię te zdjęcia właśnie z lampą i z dyfuzorem. No ale chciałem Wam pokazać, jak wyjdzie to w świetle naturalnym właśnie. A te zdjęcia wychodzą całkiem ciekawie, więc też takie zdjęcia warto zrobić. Pokażę Wam jeszcze kawałek dalej. O, tu też widać. W tych miejscach, jak to się rusza. No, zobaczmy jeszcze to. O, tutaj szczególnie. Tutaj też. Widzicie? To jakby zmienia w ogóle swoje położenie. Tutaj znowu jest jakiś ruch. O, i w takim momencie na przykład program z tym już będzie miał dosyć duży problem, bo to się już całkowicie zmienia perspektywa. Ten obiekt już się przesunął dość mocno, właśnie w perspektywie. Nie tylko tak jakby po jakiejś osi. Widzicie? Tutaj to widać właśnie szczególnie na tych kilku ujęciach, co się stało. Można wtedy ewentualnie pominąć i spróbować złożyć bez tych ujęć z mniejszą głębią ostrości. No więc właśnie sobie to spróbujemy zrobić w tym momencie. Zaczniemy od tego zdjęcia pierwszego. Przerzucam je sobie do programu. O, wybieram metodę C. Render i zobaczmy, co się z tym stanie. Widzicie, po lewej widać te przesunięcia. No, ale tutaj złożyło to bez jakichś problemów. Tu jeszcze zostają tylko jakieś elementy do retuszu. No, ale ogólnie w tych miejscach jest naprawdę całkiem w porządku. A spróbujmy wrzucić teraz właśnie to drugie zdjęcie, co Wam pokazałem. Tam, gdzie były takie przesunięcia. No i zobaczmy, co się z tym stanie. Dobra, dajmy render. No, widzicie, tu jest tragedia. Tutaj nawet wyskoczyły właśnie jakieś błędy, od razu nam się zaznaczyły. Te przesunięcia są bardzo duże, są zbyt duże, żeby dało radę to połączyć. Ale spróbujmy jeszcze zrobić tak, żeby ominąć te kilka najgorszych przesunięć, które tu wystąpiły. Czyli tak od tego zdjęcia spróbujmy. To jest to. W ten sposób. I zobaczmy, czy tutaj program sobie poradzi, czy też będą problemy jakieś. No też wyskoczył błąd, że jakieś przesunięcia są zbyt duże. Troszeczkę to nam się wtedy rozmywa. O, tu jest jakiś problem. Tutaj te przesunięcia też są, ale to jeszcze byłoby do odratowania. Można by jeszcze spróbować jakieś zdjęcie odjąć lub na przykład coś pokorygować ręcznie.
No, tutaj zobaczcie jeszcze to wcześniejsze zdjęcie, które łączyłem, jak wygląda w ostatecznej formie już po retuszu, po lekkiej edycji. I tutaj jeszcze drugie zdjęcie w troszeczkę innym klimacie. To też było wykonane w tym samym dniu i dokładnie tą samą metodą, którą wam pokazałem. Tylko że tutaj tło stworzyło bardziej taka ciemna przestrzeń tego zielonego mchu, a nie tak jak w poprzednim przypadku, troszeczkę jaśniejsza przestrzeń, tak jakby ponad tym mchem. Coś, co było w tle troszeczkę dalej. No to zdjęcie jest dosyć ciekawe, jest takie klimatyczne. I co ciekawe, wyszło trochę tak jak w niektórych przypadkach zdjęcia z lampą błyskową, w takim właśnie klimacie. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie mi znać w komentarzach. Jak macie ochotę, to zajrzyjcie też do mnie na Instagrama po więcej takich zdjęć. No i do usłyszenia w następnych filmach. Także na razie, cześć.